Czy Hania z Gen Z jest w ciąży? Nie, o Jezu! O czymś nie wiem? Przytyło mi się czy coś? Takie nie. Pytania się pojawiały i też byłem w szoku, bo nawet padło pytanie, czy Hania z Gen Z ma chłopaka, chociaż myślę, że to jest dość oczywiste. A mam. Ma chłopaka. Mam! Uwaga, mam chłopaka! Czy Hania z Gen Z ma rodzeństwo? Mam, mam młodszego brata, 2 lata. Czy Hania z Gen Z pali papierosy? Nie, nie palę. Jesteś z tego dumna i naprawdę szanuję bardzo. Dziękuję pięknie. Ja też jestem dumna, że mogę powiedzieć, że nie palę. Tak, bo no nie ukrywajmy, coraz częściej wśród młodzieży zdarza się, że no niestety sięgają po różnego rodzaju używki. Dokładnie. Ja jestem właśnie zadowolona z tego, że mogę już powiedzieć, że nie palę, więc no. Czy Hania z Gen Z ma prawo jazdy? Mam! O Jezu, to jest takie beznadziejne, słuchajcie, Boże, ja jestem w tej kwestii beznadziejna, a raczej byłam, bo naprawdę już staram się, żeby ta kwestia wyglądała coraz lepiej, przynajmniej w moich oczach. Ja mam prawo jazdy od 6 lat, ja zdałam prawko jak miałam 18, od razu jakoś tak po urodzinach zdawałam i z tego prawka nie korzystałam za bardzo. Bo w Białymstoku, no co, szkołę miałam blisko, jeździłam sobie autobusem, nie było co się wciskać w korki. Potem studiowałam w Warszawie, gdzie mieszkałam w akademiku, obok miałam uczelnię, dosłownie 2 minuty piechotą na tym samym kampusie, bo to było SGGW i tam właśnie w tych akademikach mieszkałam. Więc też niepotrzebne mi tam było auto. Potem była pandemia, 2 lata bez wychodzenia z domu, tak małego wychodzenia w późniejszych okresach właśnie pandemii. No i nagle tak pykło 6 lat. No tak. I teraz... się okazało, że boję się jeździć autem, bo się zasiedziałam, nie jeździłam, ale w Białymstoku jak byłam, to wynajęłam. Jakby wykupiłam sobie lekcje doszkalające i poczułam się dużo pewniej, tak, że już nawet jeżdżę sobie czasami po Krakowie. Jak kończymy nagrywki w Gen Z, to ja sobie wsiadam za kółko i wtedy na spokojnie wiem, że nigdzie się nie śpieszymy, mogę pojechać do domu, ale z Bartkiem, bo jeszcze sama się boję. No, tym bardziej, że gdzieś tam największą trudność sprawia jazda po mieście, tym bardziej, że korki, przebudowy. Zdecydowanie. Tak. Teraz przejdziemy do pytań, ile Hania z Gen Z zarabia. No między innymi też jest, ale zacznijmy od tego, ile ma lat. Mam 23 lata, w tym roku 24. Ile Hania z Gen Z ma wzrostu? 1,55 m. Ile Hania z Gen Z waży? O wadze nie mówię akurat. Ludzie są naprawdę wszystkiego ciekawi. Bo wiesz co, nawet nie chodzi o to, że ja się wstydzę swojej wagi, czy... Nie chcę się chwalić swoją wagą, po prostu nie chcę, żeby ktokolwiek dążył do liczby, do jakiejś liczby, bo nie każdy może tyle ważyć, nie każdy też chce, nie musi tyle ważyć. Po prostu nie chcę, żeby liczby kierowały ludźmi. Oczywiście, że tak. Najważniejsze jest własne odczucia względem swojego ciała. Tak.